Niedawno polski show Biznes obiegło niespodziewane doniesienia o rzekomym rozstaniu Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza, które zainicjował sam reżyser podczas wydarzenia w swoim teatrze. Józefowicz, rozmawiając na scenie z Januszem Stokłosą, stwierdził, że ich długoletni związek zawodowy jest jednym z najtrwalszych w polskim show biznesie. Kiedy zauważono, że jest przecież związany z Nataszą Urbańską, odpowiedział zaskakująco: nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni. Jego słowa, wypowiedziane z pełną powagą, wywołały konsternację wśród publiczności, jak relacjonował jeden ze świadków dla portalu Pudelek. Natychmiastowa reakcja mediów skłoniła je do kontaktu z Urbańską, która zaskoczyła swoją odpowiedzią. Wykorzystując zamieszanie, zapowiedziała premierę nowego teledysku, komentując sytuację słowami: mój mąż jeszcze nie widział teledysku, a już nas rozwodzi i po raz pierwszy nie zrobiły tego media. Kiedy klip w końcu się ukazał, sytuacja stała się jeszcze bardziej zagadkowa. W teledysku Urbańska intymnie przytula się do młodego przystojniaka, a na swoim Instagramie dodała zdjęcie, na którym trzymają się za ręce, co dodatkowo podgrzało atmosferę. W odpowiedzi na rosnące spekulacje, Janusz Józefowicz stwierdził w jednym z portali, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu i że był to jedynie żart. Tymczasem Natasza Urbańska zdaje się nie przejmować całym zamieszaniem. Ostatnio została zauważona, jak przyjeżdża pod redakcję jednego z tabloidów w samochodzie wartym 1 000 000 zł, potwierdzając plotki o swojej pasji do drogich i szybkich aut. Wydaje się, że para nadal bawi się publiczną percepcją swojego związku, nie dając jednoznacznych odpowiedzi na pytania o ich aktualny status. Natasza Urbańska ma pożądanego przez fanów motoryzacji na całym świecie Mercedesa CL65 AMG, który jest wart 300 tysięcy euro, czyli grubo ponad 1 000 000 zł. Takie cacko przyspiesza do setki zaledwie w 4,4 sekundy. Ale Natasza jest odpowiedzialnym kierowcą i nie szarżuje na drodze. I, jak widać, dopasowuje stylizację do auta. Jej srebrna, kosmiczna stylizacja idealnie pasuje do kosmicznej ceny pojazdu, donosi Super Express.